Witam Państwa serdecznie, nazywam się Kamil Zawadzki. Spotkaliśmy się dzisiaj w kawiarni Czarny Kot, aby porozmawiać z moimi Państwa gościem, menadżerem portalu darmoweprawo.pl, Karolem Jankiem. Witam Cię Kamilu, witam Państwa serdecznie. Witam Cię. Proszę na wstępie powiedzieć, czym dokładnie jest darmoweprawo.pl? Nasz portal powstał jako inicjatywa grupy przyjaciół w lipcu 2010 roku. Naszym głównym założeniem, które staramy się cały czas realizować, jest udzielanie fachowych porad za darmo i cel ten cały czas realizujemy. Czy faktycznie udało się Państwu ponosić na przykład koszty utrzymania forum bez pobierania opłat za usługi? Dobre pytanie. Praktycznie poza dwoma epizodami, gdzie wprowadziliśmy częściową odpłatność za indywidualne porady, tak, udało nam się cały czas zachować tą główną formułę, czyli pomagania za darmo naszym użytkownikom. Także tak, no to zadanie, na to pytanie mogę śmiało odpowiedzieć, że tak, jak najbardziej. Jak w takim razie portal zarabia na siebie? Naszym głównym, jeżeli nie jedynym źródłem dochodów są wpływy z reklam. Te z kolei pozwalają nam funkcjonować, pokrywać bieżące wydatki. Aby, tak jak mówię, cały czas trzymać się tej naszej głównej reguły, czyli pomagania aktywnie za darmo w sprawach dotyczących różnych sfer prawa. A jak wygląda praca na forum? Oprócz naszej takiej stałej grupy współpracowników, coraz liczniej współpracują z nami osoby z zewnątrz, z całej Polski. My jesteśmy portalem radomskim, natomiast nasi współpracownicy są praktycznie z całej Polski, nie tylko. Portal ma formułę otwartą i społeczną, także każda osoba, która zna odpowiedź na zadawane pytania, ma wiedzę, aby pomóc, jak najbardziej jest mile widziana, może aktywnie w życiu portalu uczestniczyć. Moim Państwa gościem był menadżer portalu darmoweprawo.pl Karol Jankiem. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Tobie również Kamilu, a Państwa chciałbym jeszcze zaprosić na pierwszy pilotażowy odcinek z cyklu Darmowe Prawo. Przedstawia tytułem dzisiejszego odcinka będą alimenty.